Witam wszystkich tajemitonautów. Wiele razy w naszych filmach wspominaliśmy o możliwości życia pod ziemią kilku ras podziemnych istot. Ślady zostawione w starożytnych pismach mówią jasno i wyraźnie, że te istoty najprawdopodobniej wcześniej nasi przodkowie na skutek kataklizmów w kosmosie, a dokładnie w naszym Układzie Słonecznym, musieli zejść pod ziemię, aby tam przeczekać powierzchniowy kataklizm. Wiemy, że Ziemia jest doskonałym izolatorem. Przykładem niech tutaj będzie nasza strefa zamarzania Ziemi, która na południowym zachodzie kraju z 1,5 metra zmniejszyła się do 80 cm. To może oznaczać, że głęboko pod Ziemią istnieje niebagatelna możliwość przetrwania największych powierzchniowych katastrof naturalnych. Być może stąd ludzie budowali podziemne miasta i budują do dzisiaj. Są to podziemne aglomeracje przetrwania. Lecz w pewnych wypadkach mogło dojść do tego, że na skutek katastrofy powierzchniowej ludzie ukryci pod ziemią po prostu zostali zasypani, a wyjścia odcięte zawałami. Pozostając w tunelach i sztolniach, posiadając tylko wiedzę i niewiele narzędzi, musieli podjąć walkę o przeżycie małej grupy ludzi, która przerodziła się później w rozkwitającą podziemną cywilizację. Tego pamiętnego dnia w lutym 2003 roku chińskie miasto Yixi zawaliło się w kopalni w prowincji Heilongjiang, w wyniku czego 14 górników zostało uwięzionych pod ziemią. Jak ciężki i odpowiedzialny jest zawód górnika, wiemy doskonale. Śmierć górników była druzgocącym ciosem dla ich rodzin i społeczności. Jednak tragedia ta zwróciła na siebie uwagę całego kraju 5 lat później, w wyniku nieoczekiwanego rozwoju wydarzeń. Po zawaleniu się kopalni, zespołom ratunkowym udało się zlokalizować szczątki 12 z 14 zaginionych górników. Jednak Lao Pena i Van Hu nigdy nie odnaleziono w kopalni. 5 lat później, w 2008 roku, Van Hu niespodziewanie wrócił do domu. Ale okazało się, że jego żona wyszła ponownie za mąż, a dzieci wyjechały. Van Hu przeprowadził się do nowego domu i hobbystycznie zajął ogrodnictwem. Dla tych, którzy myśleli, że zaginął w kopalni na zawsze, był to dziwny i nieoczekiwany obrót wydarzeń. Władze szybko jednak dowiedziały się o niezwykłych okolicznościach związanych z powrotem Van Hu i odkryły, że jego rodzina otrzymała odszkodowanie za jego stratę, którego nie powinna była otrzymać, gdyby on jeszcze żył. Zapytany, czy on i jego rodzina wykorzystali sytuację, Van Hu stwierdził, że nie i że uiścił rządowi wszystkie wymagane opłaty. Następnie zapytano go, gdzie był przez ten cały czas i wyjaśnił on, że żył z tajemniczą ukrytą pod ziemi cywilizacją nazywaną Ktones i nie był w stanie wysłać wiadomości informującej o jego przeżyciu. Władze były zaskoczone nieoczekiwaną reakcją Van Hu i początkowo założyły, że oszalał. Jednak po zbadaniu go lekarze stwierdzili, że jest zdrowy fizycznie oraz psychicznie. Po tej opinii zaczęły się podchody do Van Hu. Rząd chciał za wszelką cenę określić miejsce, w którym znajduje się podziemna cywilizacja. Władze początkowo przypisały dziwną historię Van Hu jego wyobraźni. Lekarze nie byli jednak w stanie wyjaśnić, dlaczego u byłego pracownika kopalni nie stwierdzono objawów antrakozy, łagodnej postaci pylicy płuc wywołanej gromadzeniem się węgla w płucach na skutek powtarzającego się narażania na zanieczyszczone powietrze lub wdychania dymu lub cząstek pyłu węglowego. Według dokumentacji medycznej Van Hu wykazywał już oznaki antrakozy i planował przejść na emeryturę przed katastrofą w kopalni. Brak dowodów potwierdzających ten stan zrodził dalsze pytania dotyczące okoliczności zniknięcia oraz powrotu Van Hu. Wszystko stawało się coraz bardziej dziwniejsze. Van Hu miał pylicę, ale po katastrofie i spędzeniu określonego czasu pod ziemią pylicy się pozbył. Jednak po rzekomym pobycie w podziemnym mieście u górnika nie stwierdzono żadnych objawów choroby płuc. Ponadto miał wszystkie 32 zęby, co było nieoczekiwane, biorąc pod uwagę, że z jego dokumentacji medycznej wynikało, że powinien mieć ich tylko 25. Mimo że miał 39 lat, jego stan zdrowia wskazywał na młodego, silnego mężczyznę w wieku od 26 do 28 lat.
Podczas dochodzenia władze odkryły, że Van Hu miał na swoim koncie bankowym 40 tysięcy juanów i dodatkowe 10 tysięcy juanów w gotówce, a także nieoszlifowane diamenty o wartości 300 tysięcy juanów. To doprowadziło ich do podejrzeń, że osoba podająca się za Van Hu może w rzeczywistości być tajnym szpiegiem z obcego kraju, a nie samym zaginionym górnikiem. Ostatecznie okazało się, że Van Hu zdobył fundusze sprzedając nieoszlifowane diamenty jubilerowi w Szanghaju. Twierdził, że otrzymał klejnoty od Ktones, podziemnej cywilizacji, z którą, jak twierdził, żył przez ostatnie 5 lat. Według historii Van Hu, on i Lao Pen zostali oddzieleni od innych pracowników i odizolowani od powierzchni po zawaleniu się kopalni. Przeżyli 3 dni z ograniczoną ilością pożywienia, ale dużą ilością wody, bez żadnych oznak podjęcia działań ratowniczych. Próbując znaleźć drogę powrotną na powierzchnię, Van Hu i Lao Pen postanowili zbadać stare tunele prowadzące do najgłębszej części kopalni. Jednak ich poszukiwania zakończyły się niepowodzeniem i w końcu weszli jeszcze głębiej w złożoną sieć tuneli. Gdy wędrowali tunelami, Van Hu i Lao Pen zostali nagle zaatakowani przez grupę dziwnych, ludzkich stworzeń zwanych Ktones. Ktones byli w stanie schwytać górników i sprowadzić ich głębiej do podziemnej domeny. Według Van Hu, Ktonesowie byli niezwykle gościnni, zapewniając im mnóstwo jedzenia i pokazując im swój zaawansowany system oświetlenia, który za pomocą soczewego oświetlał tunele tak jasno, że z łatwością można było przeczytać książkę. Pomimo pozornie przyjaznego charakteru Ktones, Van Hu i Lao Pen nie byli w stanie uciec i pozostali w swoim podziemnym świecie przez następne 5 lat. Według Van Hu, Ktones byli pokojowymi ludźmi, którzy żyli w harmonii ze sobą i swoim środowiskiem. Mieli wysoko rozwinięty system rolnictwa i wykorzystywali zaawansowaną technologię do zasilania swojego podziemnego miasta. Mieli także bogate dziedzictwo kulturowe, głębokie zrozumienie historii i silny związek ze światem przyrody. Pomimo zaawansowanego trybu życia, Ktonesowie obawiali się jednego – odkrycia przez świat zewnętrzny. Wierzyli, że jeśli zostaną odkryci, zostaną zniewoleni i wyzyskani, a ich sposób życia zostanie zniszczony. W rezultacie dołożyli wszelkich starań, aby ukryć swoje miasto i chronić je przed obcymi. Co prawda mieli starożytny system odpierania ataków, ale nie chcieli go używać ze względu na wielką śmiercionośność systemu opartego na działaniu kryształów. Właściwie to on najbardziej interesował przedstawicieli służb, starających się wyciągnąć wszystkie informacje od Van Hu. Ostatecznie Van Hu i Lao Pen zdecydowali, że chcą wrócić na powierzchnię. Wiedzieli, że trudno będzie przekonać Ktones, aby pozwolili im odejść, ale mieli nadzieję, że ich przyjaźń i szacunek, jaki zdobyli ze strony podziemnej ludności, wystarczą. Po wielu dyskusjach i negocjacjach Ktones zgodzili się ich wypuścić przy założeniu, że nikomu nie ujawnią istnienia podziemnego miasta. Kiedy Van Hu wrócił na powierzchnię, był zszokowany, gdy odkrył, że minęło 5 lat, a jego rodzina straciła nadzieję, że kiedykolwiek go jeszcze zobaczy. Pomimo trudności, jakie napotkał, przystosowując się do życia na powierzchni, był wdzięczny, że żyje i ponownie łączy się z bliskimi. Ich głównym źródłem pożywienia był wyjątkowy grzyb rosnący w jaskiniach, jeśli chodzi o Ktones, który nie tylko miał wyraźny smak, ale także zapewniał liczne korzyści zdrowotne. Ktonesowie mieli także wyrafinowany system pisma i wytwarzali papier z różnego rodzaju form. Znali się na metalurgii, ale zamiast żelaza woleli używać brązu, srebra i złota. Dodatkowo Ktones mieli długą żywotność, a zęby zmieniały się u nich co 20-25 lat. Ktones chcieli, żeby został, ale Van Hu wyruszył w podróż zdeterminowany, by w końcu zobaczyć słońce i wszystkie cuda świata na powierzchni. Niektórzy uważają, że po jego powrocie uznano go za niepoczytalnego i wysłano do placówki wojskowej, a nie do szpitala psychiatrycznego, a jego sprawa pozostaje nierozwiązana. Od tamtej pory nie słyszano o nim. Czy mamy się temu dziwić? I nie jest to dla nas dziwne, że Van Hu odesłany został pod pretekstem niepoczytalności do placówki wojskowej.
Wiadomo, że ogrodzony teren, straż pod bronią i tajność tego, co się za wojskowym ogrodzeniem dzieje, jest gwarantem tego, że nic nie przedostanie się stamtąd do opinii publicznej. Kiedyś mówiło się, że Polska węglem stoi. No bo stoi i taka jest prawda do dzisiaj. Mamy przeogromne zapasy węgla i to najlepszego na świecie antracytu. Mamy jeszcze żyjące starsze pokolenie górników, którzy niejednokrotnie widzieli pod ziemią różne tajemnicze zdarzenia i cuda. Zapewne są i tacy, którzy widzieli znacznie więcej, ale ze względów bezpieczeństwa swojego i rodziny nie mówią tego i nigdy nie powiedzą. Przecież opowieści o skarbku nie wzięły się znikąd, nie mówiąc już o małych, zamieszkujących podziemia gnomach.